Ciągnik najechał na auto osobowe mazowieckie. Tragiczny wypadek z udziałem ciągnika rolniczego i osobowego Citroena. W miejscowości Żabowo niedaleko Sierpca ciężki ciągnik rolniczy Fendt, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, najechał na osobowego Citroena. 43-latka kierująca samochodem nie przeżyła. Lekarz obecny na miejscu potwierdził zgon kobiety. Policja sprawdza okoliczności wypadku. Jak poinformował podkomisarz Krzysztof Kosiorek z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, do zdarzenia doszło we wtorek rano na skrzyżowaniu dróg, w terenie zabudowanym. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem rolniczym Fendt z naczepą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, zderzył się z jadącym drogą z pierwszeństwem przejazdu samochodem Citroen C3, kierowanym przed 43-letnią kobietę. W wyniku zderzenia pojazdów śmierć na miejscu goniosła kierująca Citroenem, powiedział Kosiorek. Dodał, iż badanie wykazało, że kierujący ciągnikiem rolniczym był trzeźwy. Okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu pod nadzorem sierpeckiej prokuratury rejonowej, przekazał Kosiorek. Jak wyjaśnił rzecznik sierpeckiej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Waldemar Goczyński, w wyniku zderzenia ciągnika rolniczego z Citroenem, auto to zostało zepchnięte z drogi do rowu. Ciągnik zatrzymał się przed nią osią na samochodzie, dodał Goczyński. Podkreślił, że aby wydobyć kierującą Citroenem z wnętrza samochodu, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Działania polegały na stabilizacji układu pojazdów. Przy użyciu podnośnika podniesiono przednią oś ciągnika. Następnie, przy użyciu narzędzi hydraulicznych, wykonano dostęp do poszkodowanej wewnątrz auta. Obecny na miejscu lekarz niestety stwierdził zgon kobiety, powiedział rzecznik sierpeckiej Straży Pożarnej.